Witam, tu Star TV. Chciałem dzisiaj pokazać nowy filmik, nowy poradnik o aktualizacji Windows. Mój film dotyczy akurat aktualizacji Windows 8, 10, ale też przy innych systemach sprawdzałem na laptopach, tak samo się to zachowuje. Chodzi o to, że czasami robimy aktualizację, czekamy jak durni długo, czasem pół godziny, 20 minut, zależy od łącza i nagle pokazuje nam system Windows, że nie zrobił aktualizacji, tylko jest wycofywanie zmian, nie wyłączę komputera. I tak w kółko kilka razy. Dzisiaj Wam pokażę, ponieważ nigdzie nie znalazłem jakiegoś konkretnego poradnika, to zrobię go specjalnie dla Was. Posłuchajcie za chwilę, jak to zrobić, to jest bardzo proste, a przy okazji czytajcie w opisie. A więc co robimy? Klikamy ten przycisk i X, wchodzimy do systemu, jako administrator i wybieramy wiersz polecenia właśnie, jak widzicie, tu wybieramy sobie wiersz polecenia, administrator. Oczywiście klikamy tak i mamy takie coś. I tu wpisujemy, uwaga, pierwszą komendę sfc kreska łamane scan new i dajemy enter, a następna komenda i wpisujemy to, co tu widzicie, dism online clean up image restore health. Ta cała komenda będzie podana w opisie, tu wam wyskoczy później takie coś i czekacie, jak skończy, to za chwilę powiem, co dalej. Jak skończyło się już skanowanie, to śmiało możecie przejść do aktualizacji systemu i wtedy nie będzie żadnych problemów. Na pewno aktualizacja Wam się uda. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że pomogłem. Star TV, nie zapomnij o subskrypcji mojego kanału. Hej!